Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wujo, a dzisiaj wyślemy list do Manko. Jest to coś, co nowego Volvo dodało w naszej aktualizacji. Kocham tą prześmieszczą nazwę i nie wiem, najtańsze było mi najłatwiej zdobyć. Jestem leniwy po prostu, nie chcę mi się szukać po markecie i tak dalej czegoś lepszego. Nasze skiny, to jest jak mamy w Counter-Strike'u, mamy kontrakty, tutaj my wykonujemy kontrakty, a tam to trzeba, by to będzie przynieść bronie i są zamieniane na lepsze tutaj. Przysłałem taki list, jak to było. Czasami to bywało tak, na amerykańskich filmach to widzimy, że były jakieś znaczki do zebrania. Wiecie, na przykład za komiksy i tak dalej, się wycinało, zdobywało i się wysyłało list, żeby dostać na przykład jakieś gówno okulary X-Ray, które tak naprawdę nie działały. Nie było to zabawne, że niby wiecie, widzieliśmy przez ściany i tak dalej, mogliśmy ludzi wkręcać. No i tutaj mamy to samo, takie nawiązanie, fajne nawiązanie do lat i wiecie, tak. Jak tutaj to jest odgrane, to są lata 60. czy 50., już sam dobrze nie jestem pewien. Na pewno jest to po II wojnie światowej. Tego to jestem pewien. Nie wiem, sobie ręki uciąć, to są raczej 60., ale naprawdę ręki sobie nie dam usiąść. Więc no co, wyślijmy mi ten list, bo nie wiem jak to nazwać, wysłanie listu. I do. Nie wiem. Ja nie mam bardzo ładnego pisma, naprawdę, w rzeczywistości. Ej, Ben. By. I. E. G. U. Naprawdę. N. Przez jakiego się pisze biegu? Dobra, nieważne. P. U. -y. N. O. C. N. -y. Jeżeli to dysgrafia, to jeszcze dysortografia, ale to takie kombo mam życiowe. Biegun północny. Syty. Dobra, syty wystarczy. Wyślijmy ten znaczek. Niby ładny, wyślijmy. I co dostaniemy? Jaki lepszy skin? Czemu ślady używania, ale zostawię go chyba sobie. Mieliśmy go kiedyś, to jest ten Rooftop Wrangler, no. Zachowaj, mieliśmy go w lepszym stanie. Też zachowam go sobie. Bo taka pamiątka z wykonywania tego. Przy okazji, Volvo dodało jeszcze nowe skrzynki, które mi jeszcze nie dropły. Ale spokojnie, to tylko kwestia czasu. Uda mi się załatwić. Oj, mam nowy kontrakt. Macie wytłumaczenie, dlaczego kontraktów nie było na YouTubie? Dobra, no to widzicie, ja tą nową skrzynkę, jak ją zdobędę, to dla was otworzę. I to nie jest żarcik. Na żadnej skrzynki nie otwierałem, to mam ochotę. Więc ja się z wami pożegnam. Przy okazji mamy przy StatTrakach, teraz jeszcze widzimy, że jest niby ze StatTrak. No to ja się z wami pożegnam, hej.